Witam wszystkich, z tej strony Allok, a to jest kolejny odcinek z Solo Veles 13. Dzisiaj sobie będę kontynuował właściwie moją uprawę pól. Właściwie mam jedno pole do zabronowania, to tutaj 30 już stoi. Mam do rozsiania nawóz na wszystkich polach, także myślę, że dzisiaj zajmę właśnie tym. Na początek sobie pojadę, już dokończę właśnie planowanie, już dokończę, wykonam całe bromowanie, bo jeszcze nie bromowałem, że muszę pole, które jest po orce, będę musiał wybromować. I teraz muszę się też przy okazji zastanawiać, co będę siał w odpowiednich miejscach, także no ciężko stwierdzić w sumie, bo nie mogę się zdecydować, ale podejrzewam, że tutaj po przeciwnej stronie chyba będę musiał łąkę zrobić, a to pole zostawię jako pole. Nie wiem, jeszcze muszę się zastanowić. No, łąkę muszę jakąś mieć, no bo jednak to jest niezbędna rzecz. No to bronowanie, jak widzę, to bardzo szybko pójdzie, także nie jest najgorzej. Przejadłem właściwie dwa razy w koło i gotowe. Już sobie tutaj jestem, to całkiem zgarnę całe pole. Już gotowe, mogę sobie jechać dalej. Teraz sobie odczepimy brony, zaczepimy rozsiewacz. Po czym objedziemy raczej wszystkie pola, no bo chociaż nie, no tam gdzie będę siał łąkę, no to tam nie muszę nawozu rozrzucać, także jedno pole mi odejdzie. No ale ruchy to motorynku. Idziemy sobie w odpowiednie miejsce. Dla prom. One stały sobie tutaj. Tu ruszamy. Nie wiem, czy nawóz nabiera się chyba właśnie tutaj. Jak nie, to będę musiał łyżkę podpiąć i nasypać. Ale mam nadzieję, że napełnia się tam bez problemu. Ach, już wiem cię.
godziny, bo nic nie widzę. W tym miejscu. Dobra, no i jedziemy może najpierw... Najpierw na te pola. Tak, tutaj... Kurczę, tutaj planowałem też łąkę zrobić. Tutaj niestety trochę błędów jest w tym polu. Chyba będę musiał uczynić. W sumie niepotrzebnie tam rozsiałem nawóz na tamtym polu, skoro mam tam robić łąkę, no ale jak się nie ma w głowie, to ma się w nogach, nie? Krówki się pasą, krówki trzeba będzie dokarmić. Trzeba będzie zasiać te łąki i skosić. Przywieźć im trochę trawy. Chociaż tyle mogę dla nich zrobić teraz. Ale jak to brzmi. Tutaj to pole też jest takie ni w 5, ni w 9, ale... Trudno. Muszę obrabiać. Może teraz dla odmiany sobie tutaj rzepaczek usieję. Powinno być ok. O, coś się przerwało, a to się skończyło. Trzeba napełnić od nowa. Pełny. Mogę jechać dalej. Dobra, zawracamy. Jedziemy rozsiewać. Na pozostałe pola jeszcze. Napisz sobie tutaj po domu. Nie wiem, czy całe obsieje. Mam nadzieję, że tak. Czy coś mi szumi w jednej słuchawce i nie wiem, czy to od gry. Czy od mapy. Bardzo niedobrze. Przygazujemy sobie na ostatnią chwilę. Policja za nami powoli jedzie. Musiała przez nas zwolnić. No, myślę, że w sumie dwie łąki mi wystarczą. Tam jest, tam jedna koło domu. I jedna tutaj powinna mi wystarczyć. Rozsiewam całość. Dobra, super. Bardzo dobrze, że skończyłem. Miało właściwie 10 minut.
najwyżej zrobię krótszy odcinek, a może będzie po prostu kolejny, nagram już od razu teraz. Może też będzie też około 10 minut, także akurat będą dwa krótsze odcinki po prostu. Zobaczymy. Ja może tak zrobię właśnie. Teraz właściwie zostaje mi wysiew. Najwyżej zrobię w tym odcinku wysiew łąk. Akurat może będzie do tych 20 minut dobiję. A w przyszłym odcinku może wysiew zbóż. Odstawić do garażu. On będzie mi tu 7 będę brał. To 30 może odstawimy z obok. Nie wiem, czy tam się da. A już wiem, co to jest za garażem. Tu się będzie zsuwała ta 30. Postawimy sobie poza garażem. No i idziemy po 60. Ruszamy posiewnik teraz. Ojej, mogę się nie zmieścić. O, perfekt. Podejrzewam, że nasiona będą w tym samym miejscu. Zgadza się. Teraz zostawimy trawę. Jeden siewnik powinien mi wystarczyć na te dwa pola. Może teraz już za chwilę łąki. Powinno wystarczyć, jeśli nie wiem, to trzeba będzie dosypać. Słyszę za oknem, jak ktoś gazuje ostro jakimś samochodem albo motorem, a jest już godzina 2 w nocy, także nieźle ktoś się bawi. O, podjeżdżę. Co? Uja. Oj, się w kolejny wpakowałem. I jutro, który podjechać nie chciał, no. Dalej ruch. Dobra, tu już sobie będziemy iść cały czas prosto. Za szybko. Świetnie. No, sobie jakoś zawrócę. Rusza się, dziadziuś dalej.
Pyr. No bez jaj. Jasne, więc co jest tam 60? No, problem z podjechaniem. Pod małuśką kurkę to normalnie jest chore. Chore. Po prostu niewiarygodne. Cały czas zapominam, że tutaj jedyneczką trzeba śmigać, a nie dwójką, kurde. Ruszaj się, dziadziuś, ruszaj się. Znowu zapomniałem. Ciekawe, jak sobie poradzi tamtą stronę, jak będę musiał siać. To dopiero pytanie. Dla odmiany nie zapomniałem. Tu trzeba jedynką. Ruszaj się, ruszaj. Szkoda czasu. Oj, 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 mi się kichło. Łatki paskudnie będą wyglądać, ale dobrze jest go nie nakryć. Będzie dobry pomysł. Oj, co się stało? Coś niedobrego. W sumie tu będę mógł sobie to dalej wykaszać, akurat fajnie się złożyło. Tutaj prawie można powiedzieć pod to drzewo jaśniejsze. Jeszcze troszeczkę przejazdów i mogę jechać na tą drugą łąkę. No tak dalej pójdzie z tą 60, to prędzej na szlak trafi niż zasieje wszystkie pola. No ale skoro trzeba, to się to zrobić musi, nie? Dobra, myślę, że mogę robić podsumowanko. A więc co, no, w sumie planowałem nagrać samoobronowanie i rozsiewanie nawozu, bo myślałem, że zajdzie mi jakieś 20 minut akurat. No a tu proszę, zaskoczyło mnie to i musiałem jeszcze teraz zrobić siew. Miałem to podzielić na dwa odcinki, no ale skoro wyszedł jeden, no to też dobrze.
Najwyżej sobie teraz, może w przyszłym odcinku po prostu nie pokażę siewu zbóż, no bo teraz skoro jest siew łąk, no to bez sensu, żebym dwa odcinki pod rząd robił z siewem. Więc myślę, że pominę teraz odcinek z wysiewem, a wysiew nagram za jakiś czas, może po kolejnych żniwach. Myślę, że tak będzie najlepiej, a mi się spać chce. No, także z mojej strony to by było tyle. No i trzymajcie się, cześć.